Właśnie tutaj do kina z Jeleniem i Scottiem. Że film mi się podobał, to raczej może za dużo powiedziane, ale naprawdę emocje były. Trochę taki sequel do DC. Byłem tam z Gubą i z Dawidem, pozdrawiam. Niestety z nimi nie nagram tego zakończenia, nagrywam je sam w domu. O Harley to dobrze, że napisana postać, która zasłużyła w sumie na taką oddzielną historię. Poznajemy też historię tej łuczniczki, Archer chyba, która była córką jakiejś tam mafii, zabili jej rodzinę i musiała potem ją pomścić. Głównym antagonistą był Ewan McGregor, jakby aktor go grał. Ten, co grał Obi-Wana Kenobiego, tak. No i w sumie dobrze się spisał w tej roli. Głupio trochę zginął, ale tak jakby widać, że on rządził tym miastem, Gotham City, tak? My z Kubą Jeleniem właśnie się głowiliśmy nad pewnymi kwestiami. Na przykład jak ta dziewczyna, która śpiewała, co była tą toczyną, można powiedzieć, tego McGregora, to na koniec miała pewną umiejętność, tu nie chcę spoilerować, która nie była adekwatna do niej, bo ona była tak naprawdę zwykłym człowiekiem. Taki film dosyć tajemniczy, motyw morderstw, motyw zabójstw, motyw rządzy władzy trochę. Też był motyw policji i w sumie ta postać tej policjantki była wsadzona na siłę, że na początku straciła tą posadę, później ją odzyskała, miała problemy ze sobą trochę, tak, no. No i fajny motyw z tą małą dziewczynką, która w sumie pyskowała więcej niż się dobrze zachowywała i z Harley potem jechali na samochodzie. No i to w sumie taki film trochę feministyczny, w sensie wskazujący siłę jednostki kobiet, tak jak tam mówiłem. Ale miło wspominam ten wypad, było dosyć fajnie. Mam parę uwag do tego filmu, ale jakby możecie się wybrać, polecam. No ale to nie znaczy, że jakoś tak ogólnie go źle oceniam. Podobno była to klapa finansowa, bo DC zmieniło tytuł z Ptaki Nocy na Harley Quinn Ptaki Nocy. No po sukcesie dużym Jokera, który dostał tak naprawdę Nobla, ten Jackson Phoenix, nie wiem, ale nazwisko wiemy, że Phoenix, co grał Jokera właśnie. Bo mamy teraz trochę, znaczy mamy jedno uniwersum i parę w ogóle światów aktorów, którzy go grali, bo jeszcze grał ten aktor Luther, nie pamiętam jak się dokładnie nazywał. Znamy go z Legionu Samobójców, tak? Tam był starszy aktor, tak jakby od niego. Oczywiście w Jasnych Nale, chodzi o Jokera, tak. No super film, ukazujący motyw buntu. No też jak tam w Gotham to wyglądało, jeżeli chodzi o społeczeństwo, te warstwy społeczne biedniejsze, tak? Nie no, polecam, no. I dzięki za oglądanie, cześć.